Błogosławię godność, powszedni czas, nyni i zawsze, i na wieki wieków. W 1918 roku, 11 listopada, po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Wydarzenie to poza entuzjazmem polskiego społeczeństwa niosło za sobą wiele kwestii społeczno-politycznych, gospodarczych i kulturalnych, które wymagały rozwiązania. To nowe państwo składało się z ziem zróżnicowanych pod względem prawodawstwa, struktury społecznej, a nawet obyczajów. Pilną koniecznością była likwidacja pozostałości rozbiorowych, nadanie temu nowemu państwu kształtu terytorialnego i ustrojowego. W kolejce czekały do rozwiązania sprawy narodowościowe i wyznaniowe. W tym ostatnim aspekcie istotnym zagadnieniem zarówno dla państwa, jak i prawie 4-milionowej społeczności prawosławnej było znalezienie miejsca w zróżnicowanej strukturze wyznaniowej dla Kościoła prawosławnego. Obchodzona w tym roku setna rocznica odzyskania niepodległości jest okazją do ponownego spojrzenia na początki funkcjonowania Kościoła prawosławnego w zmienionej rzeczywistości społeczno-politycznej. Jednocześnie jest próbą odpowiedzi na pytanie, na ile polityka władz wynikała z uwarunkowań wewnętrznych. Tutaj wymienię wpływy i naciski Kościoła rzymskokatolickiego, polskiej opinii publicznej, a na ile kształtowały ją uwarunkowania zewnętrzne, głównie polityczne w Rosji, później w Związku Radzieckim. Odrodzenie się państwa polskiego zmieniło położenie Kościoła prawosławnego. Z wyznania uprzywilejowanego znalazł się w gronie wyznań mniejszościowych. Ponadto władze II Rzeczpospolitej traktowały prawosławie jako relikt zaborcy, a świątynie jako pozostałość Cesarstwa Rosyjskiego. W polskiej świadomości społecznej było ono symbolem caratu, rozbiorów, niewoli oraz ucisku religijnego i narodowościowego. Szanowni Państwo, były to czynniki, które należy brać pod uwagę, badając i pisząc historię Kościoła prawosławnego w okresie międzywojennym. Publicysta tygodnika Polityka Adam Szostkiewicz pisał, że władze odrodzonej Polski uważały prawosławie za ekspozyturę cerkwi rosyjskiej i piątą kolumnę ekspansywnego żywiołu rosyjskiego. Wszystko jedno pod czyimi rządami, cara czy bolszewików. Wszystkich zaś prawosławnych obciążano zbiorową odpowiedzialnością za politykę rosyjskich dostojników państwa i cerkwi z epoki zaboru. Koniec cytatu. Nowe założenia polityczne władz odrodzonej Polski opierały się na koncepcji budowy jedności narodowej, której fundamentem, przepraszam, miało być wyznanie rzymskokatolickie. Do połowy lat 20. ubiegłego stulecia głównymi determinantami polityki państwa wobec Kościoła prawosławnego były wspomniana już akcja rewindykacyjno-polonizacyjna oraz dążenie do uregulowania jego statusu prawnego. Ta pierwsza, mająca podłoże zarówno polityczne, jak i psychologiczne, wynikała z nowych uwarunkowań społeczno-politycznych. Druga, bardziej racjonalna z punktu widzenia interesów, a nawet polskiej racji stanu, zmierzała przy zastosowaniu odpowiedniego ustawodawstwa do podporządkowania Kościoła państwu i poprzez autokefalię doprowadzenie do zerwania kontaktów z rosyjskim Kościołem prawosławnym, który dodatkowo w coraz większym stopniu stawał się uzależniony od nowej władzy w Rosji, władzy bolszewików. Chciałbym w tym miejscu zaznaczyć, że cerkiew w Polsce w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości w dalszym ciągu stanowiła część rosyjskiego Kościoła prawosławnego. Wyższe duchowieństwo w większości było pochodzenia rosyjskiego. Zewnętrznym przejawem rosyjskiego charakteru była rosyjska wymowa języka starocerkiewnego w tekstach liturgicznych,
Język rosyjski dominował w administracji kościelnej wszystkich szczebli, w kazaniach, nauczaniu religii oraz w wydawnictwach. Władze polskie stały na stanowisku odrusyfikowania polskiego prawosławia, jego przynajmniej częściowej polonizacji oraz całkowitej samodzielności. W swoim wystąpieniu chciałbym zwrócić uwagę na dwa zagadnienia. Pierwsze to akcja rewindykacyjno-polonizacyjna, a drugie zagadnienie dążenie do uregulowania statusu prawnego Kościoła prawosławnego. Jeżeli chodzi o akcję rewindykacyjno-polonizacyjną, to bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości celem władz i Kościoła rzymskokatolickiego było podjęcie akcji odzyskania mienia będącego własnością Kościoła prawosławnego. Sprzyjała temu ogólna atmosfera panująca w kraju, jak również nieuregulowana i niestabilna sytuacja wewnętrzna cerkwi. Poza tym sprawa prawosławia w Polsce stawała się istotnym elementem w stosunkach ze wschodnim sąsiadem. Rosyjski Kościół prawosławny, pomimo zmian granic państwowych i ogólnej sytuacji politycznej, nie zamierzał tracić części swojego posiadania. Współczesny badacz historii Kościoła prawosławnego Antoni Mironowicz podkreślał, że kwestia rewindykacji prawosławnych obiektów sakralnych miała charakter polityczno-religijny. Władze carskie w zakresie realizowanej polityki rusyfikacyjnej na ziemiach polskich wznosiły wiele cerkwi jako symboli ich panowania. Takim symbolem, myślę, najbardziej charakterystycznym był m.in. Sobór na Placu Saskim w Warszawie. Duch i atmosfera świeżo odzyskanej niepodległości wśród społeczności polskiej zwracała się przeciwko niedawnemu zaborcy, z którym utożsamiano bezpodstawnie cerkiew i prawosławie. Jednocześnie hierarchia Kościoła prawosławnego uważała, że jest on prawowitym właścicielem dóbr, które znalazły się w granicach odrodzonej Polski. Szanowni Państwo, w latach 1918-24 to był pierwszy okres akcji rewindykacyjnych. Oparte one były w dużej mierze na czynniku emocjonalnym związanym do zatarcia śladów caratu. Z tego też powodu dążono zarówno do osłabienia Kościoła prawosławnego, jak i dyskredytowania go w opinii publicznej. W wielu regionach bicie i poniżanie duchownych prawosławnych przez żołnierzy lub cywilną ludność katolicką, dewastowanie i profanowanie cerkwi, przejmowanie świątyń imienia cerkiewnego było w latach 1920-21 zjawiskiem niemal powszechnym. Jednocześnie lokalne władze z reguły nie reagowały na przypadki szykanowania duchownych lub dewastacji cerkwi. Akcje tego rodzaju miały w większości charakter żywiołowy lub wynikały z nacisku opinii publicznej. Już u początku państwowości przystąpiono do rozbiórek i niszczenia cerkwi w miastach. Zniknęły one m.in. z krajobrazu Aleksandrowa Kujawskiego, Kalisza, Lublina, Płońska, Sosnowca czy Suwałk. Między innymi rozebrana została cerkiew w Aleksandrowie Kujawskim. W tym samym okresie rozebrano cerkiew w Kaliszu. Ten sam los spotkał cerkiew w Kielcach oraz cerkiew w Włocławku. W samej Warszawie rozebrano 6 świątyń z soborem świętego Aleksandra Newskiego na czele. Dochodziło też do zamykania cerkwi, które następnie były profanowane. Na przykład w świątyni w Ostrołęce urządzono skład złomu, w Skierniewicach magazyn zboża. Likwidacji ulegały również parafie prawosławne. Analogiczne mechanizmy można było zaobserwować w polityce komunistów po 1945 roku. Mechanizm był bardzo, bardzo podobny. Symptomatycznie o okresie, cytuję, oszołomienia w pierwszym roku wolności i budownictwa państwowego, koniec cytatu, pisał polityk i publicysta Konstanty Srokowski, jednocześnie podkreślając,
że w miarę jednak jak rewindykacje przesuwają się coraz dalej na wschód od Bugu, jak wkraczają w sferę starożytnej i niewątpliwie większości prawosławnej, racje ich historyczno-prawne stają się coraz bardziej wiotkie i wątpliwe. Koniec cytatu. Przeciwko akcji rewindykacyjnej występowali hierarchowie kościelni już jesienią 20 roku biskup Dionizy Waledyński w trakcie zjazdu przedstawicieli duchowieństwa diecezji wołyńskiej był autorem uchwały, w której stwierdzano, że ziemie kościelne jako dar pobożnych wiernych stanowią własność Kościoła i są głównym źródłem utrzymania duchowieństwa oraz jego urzędów. Skutkiem tego duchowieństwo wraz z obywatelami gminy musi energicznie odpierać wszelkie próby zawładnięcia lub umniejszenia tej własności. W późniejszym okresie stanowisko biskupa Dionizego już jako metropolity nie uległo zmianie w tej kwestii. Właściwie do końca okresu międzywojennego zabiegał on o pozostawienie przy cerkwi jak największej liczby nieruchomości. Akcja rewindykacyjna była jednym z elementów polityki państwa, u podłoża której leżała koncepcja budowy jedności państwowej i narodowej na gruncie wyznania rzymskokatolickiego. Konsekwencją tego było wyświęcenie tylko do 1922 roku na terenie województwa lubelskiego na kościoły 154 cerkwi z około 400 istniejących tam do wybuchu wojny. W dyspozycji cerkwi pozostało jedynie 40 placówek. Podobnie przedstawiała się sytuacja w innych regionach Polski, w województwach, na przykład w województwach centralnych. Przekazanych zostało kościołowi rzymskokatolickiemu lub zlikwidowano wiele parafii na Białostocczyźnie. Jak podkreśla Mirosława Papierzyńska-Turek, pani profesor, która zajmowała się okresem międzywojennym, polityką państwa wobec Kościoła prawosławnego, najwyższa liczba świątyń, prawie 70%, została przez Kościół katolicki przejęta w drodze rewindykacji żywiołowej, bez zgody władz państwowych. Ja tylko dodam w tym miejscu, że jeżeli nie było zgody, to było przynajmniej takie ciche przyzwolenie na te działania. Podsumowując ten pierwszą część mojego wystąpienia, chciałbym podkreślić, że Cerkiew Prawosławna w Polsce, bezkrytycznie utożsamiana z zaborcą rosyjskim, płaciła cenę za okres rozbiorów i niebytu państwa polskiego. Stała się elementem ówczesnej polityki historycznej odrodzonego państwa polskiego. Szanowni Państwo, chciałbym teraz pokrótce omówić sprawę autokefalii. Wiem, że ksiądz doktor będzie na temat autokefalii mówił szerzej, także ja tylko w takim bardzo ogólnym zarysie chciałbym tę kwestię przedstawić. Było to zagadnienie, które determinowało relacje państwo-cerkiew, gdyż władze państwowe stały na stanowisku samodzielności Kościoła prawosławnego i oderwania go od wpływów, jakichkolwiek wpływów zewnętrznych. Pokrótce, sama definicja, myślę, że w tym gronie nie muszę jej szeroko przedstawiać. Autokefalia definiowana jest jako samodzielność Kościoła krajowego i niezależność od zwierzchnich władz duchownych za granicą przy zachowaniu jedności wiary, sakramentów i zasad kanonicznych. Natomiast chciałbym szerzej przedstawić pewne uwarunkowania, w jakich znalazł się Kościół prawosławny i jak te uwarunkowania wpłynęły właśnie na proces autokefalizacji. Te uwarunkowania miały po części swoją genezę, swoje przyczyny na zewnątrz państwa polskiego, a mianowicie zmiany polityczne zachodzące w Rosji po 1917 roku wpłynęły na funkcjonowanie rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Powstanie niepodległych państw, takich jak Estonia, Litwa, Łotwa, Finlandia, również Polska,
wymusiło na patriarchacie moskiewskim zajęcie stanowiska wobec procesu usamodzielniania się tam kościołów prawosławnych. Już w 1921 roku patriarcha Tichon nadał szeroką autonomię kościołom Finlandii i Estonii. Kościół na Łotwie otrzymał status autonomicznego. Dwa pierwsze w 1923 roku pod presją własnych rządów przeszły pod jurysdykcję patriarchatu w Konstantynopolu. Kościół prawosławny na Łotwie dokonał tego w 1936 roku. W pierwszych dziesięcioleciach XX stulecia patriarchat Konstantynopola lansował koncepcję podporządkowania sobie wszystkich wspólnot kościelnych znajdujących się w diasporze i poza granicami prawosławnych kościołów autokefalicznych. I ta koncepcja, ona musiała i spotkała się ze sprzeciwem patriarchatu moskiewskiego, który uznał te działania za ingerencję w swoje wewnętrzne sprawy i uważał za nieprawomocne. I w powyższych uwarunkowaniach należy rozpatrywać zagadnienie usamodzielnienia się Kościoła prawosławnego w Polsce w pierwszej połowie lat 20. Celem rządu polskiego było możliwie jak najszybsze zerwanie związków z wrogą w stosunku do państwa polskiego i prawosławia władzą bolszewików. Już w kwietniu 1920 roku rozpoczęły się spotkania z hierarchami prawosławnymi w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, które miały przygotować proces autokefalizacji cerkwi prawosławnej. Orędownikami współpracy z władzą państwową byli biskupi Jerzy i Dionizy. Ten pierwszy w latach 1917-1921 przebywał we Włoszech, następnie objął zarząd nad diecezją warszawską i chełmską, a w jesienią 1921 roku został wybrany na stanowisko metropolity. Hierarchowie ci zdawali sobie sprawę z nowej sytuacji politycznej, w jakiej znalazł się Kościół prawosławny. Wspomniana już Mirosława Papierzyńska-Turek zwracała uwagę, że autokefalia była jakoby probierzem lojalności duchowieństwa prawosławnego. Wynikała z naturalnego dążenia każdego państwa, w którego granicach mieszkała ludność prawosławna, do uniezależnienia tego związku od władz zewnętrznych, kościelnych, znajdujących się w innym, często wrogim państwie. W warunkach polskich autokefalia była jakby likwidacją jeszcze jednej pozostałości z okresu rozbiorowego. To był, proszę Państwa, ten czynnik emocjonalny, na który zwracałem uwagę na samym początku. Pierwsze kroki unormowania stosunków między państwem a Kościołem prawosławnym zostały zawarte w tymczasowych przepisach o stosunku rządu do Kościoła prawosławnego. One weszły w życie w 1922 roku i te przepisy miały stanowić istotny etap na drodze do autokefalii. Po aresztowaniu przez władze radzieckie w maju 1922 roku patriarchy Tichona Sobór Biskupów podjął uchwałę, cytuję, o samodzielnym rządzeniu się w Polsce i nie przyjmowaniu żadnych zarządzeń od Komitetu Kościelnego w Moskwie. I to był wyraźny sygnał, oczywiście uchwała przyjęta pod presją władz państwowych do starań o autokefalię. Jednak droga do autokefalii była trudna, doprowadziła do licznych konfliktów wewnętrznych, doprowadziła do sporów między hierarchami, doszło do pozbawienia katedr biskupów Eleutariusza i Włodzimierza. Zmiany personalne następowały także na niższych szczeblach hierarchii kościelnej. Ostatecznie walka o autokefalię, walka w cudzysłowie, podziały wśród hierarchii oraz duchowieństwa stały się przyczyną tragedii w Kościele prawosławnym. W lutym 1923 roku archimandryta Smaragd zastrzelił metropolitę Jerzego w jego własnym gabinecie. Nowy metropolita Dionizy stanął przed zadaniem dokończenia prac nad uzyskaniem autokefalii, którą uznawał za najlepsze rozwiązanie w zaistniałej sytuacji.
Równolegle prowadzone były działania ze strony władz polskich, które doprowadziły do uzyskania błogosławieństwa na autokefalię przez synod patriarszy w Konstantynopolu. W listopadzie 1924 roku podpisane zostały odpowiednie orędzie Tomos w tej sprawie, a 15 stycznia 1925 roku patriarcha Konstantyn VI skierował na ręce metropolity Dionizego orędzie zawiadamiające go o treści Tomosu z listopada 1924 roku. Ten fakt kończył okres organizowania się Kościoła prawosławnego w zmienionej rzeczywistości odrodzonej Polski. Był również znaczącym sukcesem władz państwowych, jak i również osobiście metropolity Dionizego. Jak już wspomniałem, kwestia autokefalii wpłynęła na podziały w Kościele prawosławnym, wywołała wiele sprzeczności i konfliktów. Jednak skłaniałbym się za przyjęciem argumentacji Michała Zyzykina, przedwojennego profesora studium teologii prawosławnej na Uniwersytecie Warszawskim. Tutaj taki może dłuższy cytat, ale on oddaje istotę sprawy, że brak autokefalii polskiego kościoła prawosławnego w latach międzywojennych podciąłby fundamenty prawosławia w II Rzeczpospolitej i mógł uniemożliwić spełnianie najistotniejszej roli cerkwi. Sprzeciw hierarchów w tym względzie byłby uderzeniem samobójczym dla cerkwi wobec antymoskiewskich nastrojów w społeczeństwie polskim, świeżej pamięci prześladowań carskich i wojny polsko-bolszewickiej. Inny typ zależności od cerkwi w Związku Radzieckim lub tzw. stan zawieszenia w tym względzie mógł spowodować zaognienie stosunków politycznych polsko-radzieckich lub samolikwidację Kościoła prawosławnego w Polsce. Koniec cytatu. Uroczyste ogłoszenie aktu autokefalii, jak już zostało tutaj wspomniane, odbyło się we wrześniu 1925 roku w katedrze metropolitarnej w Świętej Marii Magdaleny w Warszawie. Wydarzenie to kończyło pierwszy etap prawnego uregulowania statusu Kościoła prawosławnego w Polsce. Na zakończenie dodam, że dawało też podstawy do dalszego ułożenia stosunków z państwem, a jednocześnie pozytywnie zmieniało wizerunek cerkwi jako podmiotu niebędącego w zależności od patriarchatu moskiewskiego. Dziękuję bardzo za uwagę.